O, Europejski Festiwal Smaku w Lublinie, to ja rozumiem, co zapowiadają. Bogata kolacja, bogaty wernisaż, bogate wystawy, a nie to, co tu w Warszawie, dziadowska. W Warszawie, Toruniu, Bydgoszczy, w okolicach Koszalina i Trójmiasta, 20-21 na Warmii i Mazurach oraz Podlasiu. Na Podlasiu będzie przelotnie padał deszcz, w pozostałych regionach ma być ładna, słoneczna pogoda. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. A na Podlasiu u prawosławnych będzie padał deszcz, a u nas tu w Warszawie będzie ładna, słoneczna pogoda. Zapraszamy. Pierwsze śniadanie w toku. 5:23 i 25 sekund. Pierwsze śniadanie w toku. Już jest najkrótszy przegląd prasy świata. Zachęcam do oglądania na profilu Radia TOK FM na Facebooku i tam czekam na Państwa opinie, choćby na temat protestu nauczycieli zapowiadanego na 22 dzień września. Sławomir Broniarz będzie Państwa i moim gościem po 6:25. Nie tylko o podwyżki chodzi. 5% tyle zapisano w tym roku dla nauczycieli. Sławomir Broniarz zwraca uwagę w swoich wypowiedziach, że inflacja wyniesie 2,5, więc połowę zje inflacja tych podwyżek. O co jeszcze? O kumulację podwójnych roczników, o przeciążone szkoły, o reformę, która została wprowadzona na łapu capu, jak mówi wielu nauczycieli. Czy Państwo się zgadzają? Liczę na Wasz głos. 22 44 44 044, śniadanie małpa TOK FM, no i profil Radia TOK FM na Facebooku. Tam czekamy na Państwa opinie i komentarze. Pan Lucjan napisał, z przerażeniem konstatuje, że część rozsądnych ludzi odchodzi do PiS, ale kolejne, jeszcze większe rzesze dołączają do nich, by dla siebie uszczknąć trochę tortu. Tak zawsze było, jest, niech to będzie. Pierwsze śniadanie w toku. Zerkam na kartkę z kalendarza. Dzisiaj mamy 29 dzień sierpnia, 241 dzień roku. Brzask o 5:05 miał miejsce, słońce wzejdzie o 5:41, zajdzie o 19:32, ciemno, zrobi się o 20:07. Imieniny 29 sierpnia obchodzą Beatrycze, Sabina, Andrzej, Eutymiusz, Flora, Hipacy, Jan, Jan Chrzciciel, Krestencjusz, Krestens, Krestenty, Mederyk, Mederyka, Michał, Piotr, Recibor, Sebus, Świętosław. Zdrowia, szczęścia, pomyślności dla Świętosławów, Sebusów, Raciborów, Mederyk, Mederyków, Krescentych, Krescensów, Krescencjuszów, Flor, Eutymiuszów. Mamy imieninowe prezenty. Wystarczy zadzwonić pod numer 22 44 44 044. Dziś mamy Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu wobec Prób Jądrowych oraz Dzień Strażnika Gminnego i Miejskiego. Pierwsze śniadanie w toku. Premier Don Mateo Morawiecki odwiedzi województwo zachodniopomorskie o 15:00 w Koszalinie. Weźmie udział w uroczystości zawarcia umowy na budowę infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach programu Cyfrowa Polska. Godzinę później w Białogardzie weźmie udział w uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego podbudowy Komendy Powiatowej Policji. Podczas obu uroczystości przewidziane są wystąpienia szefa rządu. O 17:00 w Białogardzie z udziałem premiera spotkanie wyborcze Prawa i Sprawiedliwości. W Juracie z kolei spotkają się prezydia Sejmu i czeskiej izby poselskiej. Politycy mają rozmawiać m.in. o współpracy parlamentarnej, infrastrukturze, komunikacji i o przyszłości Unii Europejskiej. Mają też poruszyć temat współpracy regionalnej i priorytetów dla państw Europy Środkowo-Wschodniej. Rozmowy będą dotyczyły także spraw bieżących, w tym m.in. kwestii rozwoju ratownictwa medycznego na polsko-czeskim pograniczu. Polskę będą reprezentować marszałek Sejmu Marek Kuchciński, wicemarszałkowie Barbara Dolniak, Małgorzata Kidawa-Błońska, Beata Mazurek, Ryszard Terlecki, Stanisław Tyszka oraz szefowa kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska i zastępca Adam Podgórski. Po siedzeniu będą przewodniczyli marszałek Kuchciński i przewodniczący Izby Poselskiej Czeskiej Radek Wondraczek. W Gdańsku dziś posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, na którym związkowcy mają ocenić propozycje rządu dotyczące realizacji ich postulatów. Dyskutowane mają być propozycje
propozycje rządowe dotyczące podwyżek w sferze budżetowej, wzrostu płacy minimalnej, odmrożenia kwoty bazowej do naliczania funduszu socjalnego. Gościem Solidarności będzie minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Solidarność chciałaby 12% wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, 8,5% wzrostu płacy minimalnej, co stanowi kwotę 2278 zł. Rząd proponuje 2225, mniej 6 oraz odmrożenie kwoty naliczania funduszu socjalnego, co dałoby wzrost na jednego pracownika około 300 zł rocznie. To Polska, coś takiego dziś za granicą się wydarzy w Brukseli, w Parlamencie Europejskim, dyskusja z okazji 10. rocznicy inwazji na Gruzję. W debacie zorganizowanej przez Annę Fotygę i Kosmę Złotowskiego z Prawa i Sprawiedliwości wezmą udział były ambasador Stanów Zjednoczonych w Azerbejdżanie, Matthew Bryza, była szefowa gruzińskiego MSZ, Eka Tkeszelaszwili oraz były ambasador Gruzji w Stanach Zjednoczonych, Batu Kutelia. Także w Brukseli Komisja Budżetowa Parlamentu Europejskiego ma się dzisiaj spotkać. Przyjmie sprawozdanie w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Solidarności w celu udzielenia pomocy Polsce w walce ze skutkami zeszłorocznej nawałnicy. Przypomnę, pamiętają Państwo wydarzenia z sierpnia zeszłego roku na Pomorzu Kujawach w Wielkopolsce, bardzo gwałtowne burze i potężną deszczu spowodowały zniszczenia lasów, ale też infrastruktury domów. Na pomoc przewidziano z unijnej kasy 12 milionów euro. Prezydent Rosji Władimir Putin wystąpi w telewizji dzisiaj i zwróci się do obywateli w sprawie rządowych planów podniesienia wieku emerytalnego. Projekt ustawy podnosi wiek emerytalny do 63 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn i jest rozpatrywany w parlamencie. Putin może nieco złagodzić reformę. Bardzo niepopularny w społeczeństwie. Wrócił z wakacji. Wyjątkowo nie dał się sfotografować z Nagim Thompson, co zauważa prasa kolorowa. Ludności i porządku prawnego. Tak, bardzo na ostatniej stronie. Osoba, ale która stoi na porządku prawnego, żeby pilnować tego. Rozkierował ten wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, żeby Trybunał stwierdził, czy Sąd Najwyższy w Berlinie nie rozumieją przepisów kodeksu postępowania cywilnego w jego interpretacji, w jego stosowaniu zachował się w sposób konstytucyjny, czy z artykułu 755, który uprawnia sąd do tego, żeby dokonywać zabezpieczenia, czyli takiego instrumentu cywilistycznego, czy sąd mógł w ten sposób zawiesić stosowanie ustaw, mówimy o ustawach, czyli o przepisach uchwalonych przez parlament, podpisywanych przez pana prezydenta, później stających się przepisami obowiązującymi. Czy Sąd Najwyższy może na zasadzie własnego, tak kolokwialnie mówiąc, wierzymy się, czy on może zawieszać ustawy, bo gdyby przyjąć taką możliwość, to proszę sobie wyobrazić, że byłaby, można to sprowadzić do absurdu, ale no niestety Sąd Najwyższy tym postanowieniem doprowadził do takiego absurdu. Sytuacja, w której na przykład sędzia, który jechał po pijanemu albo przekroczył prędkość i został złapany, założyłby łańcuch, tak jak sędzia, i starałby się sądzić we własnej sprawie i na podstawie tego zawiesić obowiązywanie ustawy, na przykład kodeks karny. I sędzia by stwierdził, w takim razie teraz kodeks karny zawieszę i on nie obowiązuje do momentu odwieszenia. No, taka sytuacja nie może mieć miejsca w państwie prawa, w państwie, gdzie są pewne zasady i pewność tego prawa stanowionego. Stąd też wniosek prokuratora generalnego, żeby Trybunał Konstytucyjny stwierdził, bo czy tak można? No, wedle naszej opinii w 100% tak nie można. A proszę powiedzieć jeszcze słuchaczom, dlaczego Trybunał Konstytucyjny ma się tym zająć? No bo Trybunał Konstytucyjny nie tylko orzeka, czy przepisy są zgodne z właśnie, bo to jest zawsze to ludzi najbardziej ciekawi, prawda? Składamy wniosek, czy to jest zgodne z konstytucją, czy to nie jest zgodne. Były takie ciekawe orzeczenia, sobie przypominam, na przykład kiedy Trybunał Konstytucyjny działaniem jednego prawnika de facto zniwelował taką praktykę, chodziło o importowanie samochodów z zagranicy, to może dawno temu, ale to miało swój dość ciekawy wymiar finansowy dla wielu osób.
A od początku skąd to jest dość ciekawa sytuacja, bo na ogół Trybunał Konstytucyjny zajmuje się stwierdzeniem niezgodności przepisów, które obowiązują w polskim porządku prawnym z konstytucją. W tym przypadku minister jako prokurator generalny zwrócił się do Trybunału nie o to, żeby Trybunał stwierdził niezgodność przepisów z konstytucją, tylko to już miało oczywiście kiedyś miejsce, to nie jest precedensowa zupełnie sytuacja, ale chodzi o to, żeby Trybunał Konstytucyjny stwierdził, czy interpretacja tego przepisu, jego zastosowanie jest zgodne z konstytucją, no bo wydaje się, że, no tak jak już wspomniałem, to prowadziłoby do anarchii. No trzeba, prokurator generalny musi korzystać z tych narzędzi, jakie mu przysługują, do tego, żeby zachować ten porządek prawny. Mamy do czynienia, zupełnie takim innym polem działania Trybunału Konstytucyjnego niż to powszechnie chyba znane, tak mi się wydaje, przynajmniej, że to jest najbardziej znane to pole, że stwierdzenie, że ustawa nie działa, jest niezgodna z konstytucją, Trybunał tam dawał jakiś czas Sejmowi i Sejm miał uchwalać. Tu mamy do czynienia z inną sytuacją, kiedy Trybunał ma orzec o interpretacji zastosowanej przez Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy, jak sama nazwa wskazuje, jest sądem najwyższym, najważniejszym w Polsce. Jest sądem, który definiuje i decyduje o tym, jak przebiega linia orzecznicza wszystkich sądów powszechnych w Polsce. I ta sytuacja jest bez precedensu, żeby Sąd Najwyższy podejmował tak daleko idącą interpretację przepisów cywilistycznych na gruncie przepisów publicznych, bo tu zastosowanie tego przepisu, który ma bardzo szerokie zastosowanie, jest bardzo ważnym przepisem w takim obrocie normalnym, codziennym, cywilistycznym w polskich sądach. No właśnie, w przypadku próbuje się obezwładnić tak naprawdę funkcjonowanie konstytucyjnych organów, jakim jest Krajowa Rada Sądownictwa i Prezydent. No właśnie, może powiemy jeszcze słuchaczom, bo ja mam takie nieodparte wrażenie, że ta instytucja zabezpieczenia też do tej pory nie była znana. I tutaj warto chyba wszystkim powiedzieć, że no do czego to służy tak naprawdę? Szanowni Państwo, no przede wszystkim służy to po to, że jak ktoś dajmy na to składa powództwo dotyczące jakiejś nieruchomości, żeby ta nieruchomość na przykład nie mogła być zbyta w trakcie tego procesu, prawda? I wtedy sąd zabezpiecza. Albo jak są procesy o naruszenie dóbr osobistych i ktoś kogoś już raz obraził, jedna strona, która się czuje obrażona, składa wniosek o zabezpieczenie tego powództwa po to, żeby nie była nadal obrażana. I powiem zupełnie szczerze, z mojej praktyki to są takie chyba najbardziej typowe przykłady. Natomiast to, co się zawarło w tym postanowieniu Sądu Najwyższego, no jest moim zdaniem dużym odstępstwem od tego, a przynajmniej wcześniej w takiej praktyce nie było. Ale chciałbym Pana jeszcze zapytać, bo nam się tutaj nakładają kilka takich postępowań, które się nazywają wpadkowych, czyli poza tym postępowaniem przypomnijmy, że Sąd Najwyższy bada sprawę człowieka, który się sądzi z Nie ma się to.
funkcjonariuszy. Przedmiotem sporu jest spór Jana Kowalskiego z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, czyli doskonale widzimy, że Sąd Najwyższy na kanwie problemu prawnego, który ma obywatel, stara się rozwiązać swoje problemy, stara się stać się sędzią we własnej sprawie, czego jakby ofiarą pada ten Jan Kowalski, który już tak długo się procesuje i czeka w końcu na wyrok, prawda? Więc co takie przypomnijmy, bo dopóki nie będzie odpowiedzi, to zawieszone jest postępowanie. Tak, on nic się nie stanie, ale odnośnie tego, co pan powiedział, to ja to sobie pozwoliłem troszeczkę takim publicystycznym programie z Rafałem Sienkiewiczem obstawić właśnie to, że Trybunał odmówi odpowiedzi na te pytania ze względu na to, co pan powiedział. Mój przedmówca, pan Rafał Sienkiewicz, powiedział, że nie, że on uważa, że to będzie inaczej. Chciałem pana zapytać, a co się zdarzy wtedy, jeżeli stanowisko Trybunału tego unijnego będzie sprzeczne ze stanowiskiem polskiego Trybunału Konstytucyjnego? No bo prędzej czy później te dwa orzeczenia, jakie one będą, będziemy mieli w obrocie, prawda? I będziemy mieli polski Trybunał Konstytucyjny w tym europejski. Polski Trybunał Konstytucyjny tutaj jest związany wnioskiem prokuratora generalnego i przede wszystkim najważniejsze jest, żeby ten Trybunał Konstytucyjny odniósł się do tego stosowania tego zabezpieczenia, bo to by prowadziło do anarchii. Wspomniałem o przykładzie sędziego, który jechał po pijanemu i mógłby zawiesić kodeks karny, ale tak samo można sobie wyobrazić przykład sędziego, który śledzi pracę parlamentu i uznaje, że ustawa, która jest opracowywana w parlamencie, jemu się nie podoba. Co robi? Zawiesza przepisy dotyczące funkcjonowania parlamentu. Ale mnie interesuje, tak jak pan mówi, panie rzeczniku, taki przypadek, że nasz Trybunał Konstytucyjny, bo dzisiaj pojawiły się tam czy wcześniej informacje, że Trybunał Sprawiedliwości to będzie rok mniej więcej zajmował. Jak nasz Trybunał Konstytucyjny szybciej się tym zajmie i przyjmie taką hipotezę, że stwierdzi, że te działania Sądu Najwyższego były pozostawały w sprzeczności z Konstytucją, to teraz jest odpowiedź na pytanie, to co z tym wnioskiem? Dalej w ogóle będzie w mocy, jeżeli Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że działanie Sądu Najwyższego w tym momencie jest niezgodne z polską konstytucją. Czy ten wniosek tam przepada, czy Trybunał Europejski będzie dalej go badał? To myślę, że bardziej właściwym do odpowiedzi na to pytanie byłby ktoś z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ja mogę się tylko spodziewać, że Sąd Najwyższy pokazuje wielką determinację w obronie status quo tego, co było. Bardzo stara się, żeby ta reforma wymiaru sprawiedliwości nie została do końca przeprowadzona. Ona zostanie przeprowadzona, ale jestem prawie że przekonany, że Sąd Najwyższy, gdyby była taka sytuacja, że Trybunał Konstytucyjny mówi o tym niekonstytucyjnym działaniu Sądu Najwyższego, to że Sąd Najwyższy nie stosuje pytania prejudycjalne w innych sprawach, bo widzimy już sytuację, w której zapowiedziano pozew zdaje się, czy trzech sędziów, którzy wygasło już, po prostu stali się sędziami w stanie spoczynku. Oni złożyli pozew o ustalenie umowy o pracy, tego, czy istnieje dalej czy istnieje dalej stosunek pracy. No i to się wydaje pewien wybieg w przyszłości do tego, żeby zadać pytania prejudycjalne ponownie w tej sprawie. No tak, a ja się zastanawiam, no dobrze, załóżmy sobie jeszcze, bo to takie szachy troszeczkę nam się prawnie robią. Załóżmy, że ten nasz Trybunał będzie wolniejszy niż Trybunał Luksemburgu. A jak Trybunał w Luksemburgu nagle dostanie nagłego przyspieszenia i pomyśli dokładnie tak jak ja, że to jest poza kompetencjami, bo ja czytam właśnie to, co pan mówi, ten traktat o funkcjonowaniu Unii. I tam nie ma wymienionego, że Unia Sprawiedliwości wchodzi ani w kompetencje wyłączne, ani łączne Unii Europejskiej. Jak nagle Trybunał Luksemburgu stwierdzi, to jest bardzo proste. Odmawiam odpowiedzi na pytanie polskiemu Sądu Najwyższemu, bo nie mam kompetencji. I co wtedy Sąd Najwyższy zrobi? On powinien uchylić to postanowienie, odwiesić postępowanie. Co wtedy się zdarzy? No, czy będziemy czekali do przeciętnego Kowalskiego, to na pewno powinien odwiesić postępowanie i dalej zająć się tą sprawą, prawda? Bo tutaj mówimy o obywatelu Polski, który jest ofiarą walki części sędziów z rządzącymi, bo tak to trzeba nazwać, tak to wygląda.
wtedy przez Platformę Obywatelską pięciu stanowisk Trybunału Konstytucyjnego. Odpowiemy, zobaczymy, to wszystko się dzieje z dnia na dzień tak naprawdę. To każdy dzień przynosi nowe informacje i to, niestety, tak jak pan to nazwał, to trochę niekiedy wygląda batalia Andrzeja o szachy. Na tym dzisiaj skończymy. Szanowni Państwo, naszym gościem był pan Jan Kantek, rzecznik prasowy Ministerstwa Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Tak. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Wszystko. I trzaskiem, i szumem. Świat w powiększeniu, proszę Państwa. Radio Koncita, proszę Państwa. Deszcz na Podlasiu będzie, a tu w Warszawie, na Mazowszu, gdzie tak kaszlą, będzie ciepło, no ale już jesień powoli. W górach i tu w Warszawie, że Warszawa z Krakowem zawsze. To i nie wiadomo co, jest się o co bić, proszę Państwa. Duży kontrakt. Zapraszamy. Sojuszu Północnoatlantyckiego, co prawie jak na Ukrainie. To znaczy większość
tragedia radziecka z II wojny światowej. No tak, tak. To była dość skomplikowana sytuacja, bo też Finlandia i jakoś sobie poradziła, całego terytorium nie utraciła, chociaż ją to troszkę kosztowało, ale też w tej chwili się obawia takiej pełzającej aneksji albo różnych działań takich ubezwłasnowalniających, tak to się za nas. Zresztą oni byli w tej sytuacji już ponad rok temu, w czasie zimnej wojny. Myśmy tak w PRL marzyli, żeby być taką Finlandią, prawda? Czyli niby wolne państwo, niby państwo zachodnie, ale nie samodzielne, znaczy nie mogło sobie pozwolić na pewne rzeczy w polityce, zarówno zagranicznej, jak i obronnej. Tak, tak, i rzeczywiście Finlandia, tak jak mówię, lawirowa. Finlandia, tak jak, no, podobnie jak Szwecja, starała się zachować jakiś rodzaj neutralności, na ile można być neutralny właśnie na styku dwóch wielkich bloków militarnych, czyli Układu Warszawskiego i... No Szwedom to genialnie wychodziło przez... Szwecja jest też troszkę większym państwem i miała też swoje interesy i swoje silne w miarę... I trochę dalej od Rosji. Siły dobrane, tak. Tak, tak. Natomiast Finlandia rzeczywiście jest takim buforem i ona była bardzo długo pod silnym wpływem Rosji. I trzeba powiedzieć, że Rosja też intensywnie zawsze rozgrywała Finlandię na płaszczyźnie tej wojny hybrydowej, propagandowej, czyli jeśli nie poparcie dla Rosji, to przynajmniej niechęć do tego, żeby się wiązać w jakieś sojusze, czyli ta neutralność jest tutaj dość intensywnie rozgrywana, ale jak widać, to się zmienia, bo o ile no jeszcze przed aneksją Krymu no, Finowie byli zdecydowanie przeciw wstępowaniu do NATO, to teraz ten sprzeciw wyraźnie i stale spada i jest na tyle, że wiem, mały, że nawet politycy zaczęli przepąkiwać o tym, że o nim ewentualnie. To jest mała armia, ale ogromny problem polityczny. Zacznijmy od tego mniejszego, czyli od tej armii. Trochę ponad 30 tysięcy żołnierzy, no wyobraźmy sobie, Polacy mają docelowo mieć razem z wojskami ogromną terytorialną i 150 tysięcy, tak? Ale jest coś takiego jak współczynnik mobilizacji i znacznie niższy od Finów. Finowie to jest razy 8, czyli wychodzi tak 240-250 tysięcy Finów od razu jest pod bronią. Dostają ten broń z magazynu, bo to na tym polega, że po prostu są kompletnie wyposażeni, są gotowi do walki, przeszkoleni. Tak. I do tego jest jeszcze, właściwie całe społeczeństwo ma świadomość tego, co ma robić w wypadku wojny. Tak, to jest społeczeństwo, które rzeczywiście żyjąc na tym styku, że powiem, dwóch potencjalnie walczących ze sobą sojuszy, zawsze było przygotowane na to, że może się ta wojna przytrafić i tam rzeczywiście jest obowiązkowa służba wojskowa, jest mnóstwo... Cieszę się społecznym poparciem. Jak najbardziej. Są też wojska terytorialne, są różnego typu formacje pomocnicze i struktury zorganizowane na wypadek i które są intensywnie wykorzystywane na przykład w czasie najróżniejszych klęsk żywiołowych. I to jest państwo, które no, chociażby po wspomnianej już wojnie zimowej ma dużą świadomość tego, jak ważne jest to odpowiednie zorganizowanie państwa na wypadek W. No i jak pan wspomniał, mimo zdecydowanie mniejszego terytorium, mniejszego społeczeństwa, dość luźnego zaludnienia jednak tego kraju, który nadal jest taki dość, tak jak mówię, dość dziki i te przestrzenie, te odległości między tymi mieszkańcami są spore. Tak, no, jak najbardziej. To jest kraj, który jest w stanie prawie dwa razy więcej żołnierzy pod broń powołać niż Polska, więc o czymś to świadczy. Poza tym jest to kraj, który intensywnie korzystał z tego, że Zachód stwierdził, że w zasadzie to wojen już nie będzie, więc może... Tajemnicza misja za granicami trzeba mieć taki sprzęt, nie czołgi. Bo tak jest, więc państwa takie jak Dania, Holandia, Niemcy sprzedawały czołgi, wyrzutnie przeciwpancerne, artylerię rakietową. No Finowie wybrali udział w misjach, ale uznali, że oczywiście nie pomocne, bo zakupy robili i w tej chwili stoją całkiem nieźle w tych miejscach, w których na przykład
współpracują dość również z krajami bałtyckimi oczywiście. Współpracują ze Szwecją, która jest naturalnym, neutralnym sojusznikiem, że tak powiem. I te kraje zawsze... Ten sam problem. Tak, zawsze też jakoś się wspierały. No, zawsze to jest, powiedzmy, w ostatnim. No to są to też historie, bo wczoraj historii nie mało jak wszyscy. Oczywiście, że ze Szwedami nie zawsze mieliśmy tak dobre doświadczenia, by wspomnieć o odległej historii i potopie. Tyle na dziś o Finlandii. Zostanie umieszczona w obiekcie stanowego budynku Phoenix. Reno odbędzie się tam zamknięcie.
panu senatorowi. Pierwsza część uroczystości zbiega się z dniem 82. urodzin polityka, który przez lata reprezentował Arizonę w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Celowe pożegnanie będzie kontynuowane w czwartek. W jednym z kościołów baptystycznych w Phoenix odbędzie się nabożeństwo żałobne. Wezmą w nim udział m.in. lokalni politycy. Przewidziano też wstęp dla mieszkańców, ale w ograniczonej liczbie. Kościół może bowiem pomieścić 3000 osób. Później ulicami miasta przejedzie kondukt żałobny. W piątek rozpoczną się uroczystości w Waszyngtonie. John McCain zostanie pochowany w niedzielę na cmentarzu wojskowym w Annapolis w stanie Maryland. Z Chicago, Piotr Orłowski, Polskie Radio. John McCain był jednym z najbardziej rozpoznawalnych amerykańskich polityków. Zasiadał w Kongresie przez 35 lat. Przed polityczną karierą służył w wojsku. Wsławił się m.in. bohaterstwem w czasie wojny w Wietnamie. Na wschodzie Ukrainy powinno dziś wejść w życie zawieszenie broni. Związane jest z rozpoczynającym się niebawem rokiem szkolnym. To już kolejne wstrzymanie ognia ogłoszone w Donbasie. Wszystkie poprzednie były zrywane. Zawieszenie broni uzgodniono tydzień temu w ramach obradującej w Mińsku trójstronnej grupy do spraw Donbasu. Oprócz Ukrainy, Rosji i OBWE w jej skład wchodzą przedstawiciele prorosyjskich separatystów. W ostatnich dniach ukraińska armia alarmowała, że wspierani przez Rosję separatyści nasilili ataki. Pociski separatystów spadały także na cywilne zabudowania. Poprzednie zawieszenie broni miało obowiązywać od 1 lipca, jednak według ukraińskich wojskowych wspierane przez Rosję oddziały bojówkarzy dokonały w tym czasie ponad 1000 ostrzałów.
Ludniki, polityka i Gazeta Polska z Czerwona. Rozmowa w polityce, rozrzuty państwo, populizm popularny, nowa mowa nienawiści, dzikarze, źlenia poległa, komiksy tylko dla pani, idzie wojna ze znakiem zapytania, a na okładce pokolenie ja. Starsi mają pretensje, że młody Polska nie obchodzi, to na stronie 12 i ta sławna koszulka ostatnich dni, konstytucja, ale tym razem bez wydłużonego ty, a bardziej rzucającego się w oczy, bo w kolorze czerwonym i ja, pokolenie ja. Na okładce polityki będzie do środka wyglądać, a na okładce Gazety Polskiej Kozłowska, SBC i Kasa od Gronkiewicz władz. Hanna Gronkiewicz władz w mundurze milicyjnym z takim hełmem, jak na wyjeździe ma na takim moim sekretarnym PRL-owskim. To właśnie w strefie wolnego słowa w Gazecie Polskiej na pierwszej stronie groźny agent SB na 5 liter, czyli oburzająca krzyżówka Piotra Lisiewicza. Też w środku państwo znajdą, do numeru będziemy zaglądać. Teraz co Gazety Codzienne napisały. Rasistowskie zamieszki w Chemicku, pierwsza strona wyborcza i zawrotna kariera prokuratora Dusia, sędzia wbrew prawu. Neo-KRS pozytywnie zaopiniowała do sądu najwyższego prokuratora po dyscyplinarkach, który nie spełniał ustawowych wymogów spełnienia za kryteria polityczne. To jeden z kluczowych śledczych Zbigniewa Ziobry. Pierwsza strona wyborcza i na ten temat. A Gazeta Polska codziennie pisze: Francja, Macron odwraca się od USA, Paryż nawołuje do partnerstwa z Rosją. Prezydent Francji Emmanuel Macron wzywa Unię Europejską do zwiększenia współpracy militarnej, wyciągając rękę do Rosji, z którą chce budować strategiczne partnerstwo. Jest to reakcja Macrona na porażkę w relacjach z Trumpem. Prezydent Francji bezskutecznie starał się przekonać lidera USA do odejścia od ceł zaborowych dla państw unijnych, jak również zachowanie umowy nuklearnej z Iranem. Komentator codziennej z Francji Zbigniew Stefanek. Więcej w środku numeru będziemy tam zaglądać. Rzeczpospolita na pierwszej stronie informuje, że Uber przesadzi Polaków na rowery, ale nie ma znaku zapytania ani wykrzyknika. Amerykański gigant chce w naszym kraju wynajmować jednoślady. W wrześniu ruszy system wynajmu rowerów elektrycznych Jump, na razie w Berlinie. To jednak dopiero przyczółek do europejskiej ekspansji przyjętej przez Ubera firmy specjalizującej się w tak zwanym bike sharingu, czyli z angielska współdzieleniu rowerów. Na celowniku jest także Polska. To ustalenia Rzeczpospolitej godziny. Uber do tej pory w Berlinie był zakazany, jeśli chodzi o samochody, a teraz na rowerach może się udać. Będzie dodatkowa emerytura. Rząd przyjął projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. O tym też na pierwszej stronie pisze Rzeczpospolita. Dziennik Gazeta Prawna donosi o 40 namarszczonych i ilustruje to zdjęcie Zbigniewa Ziobry i posłanki Krystyny Pawłowicz. Wczoraj głośno było ich sporze. Poszło o profesora Kamila Zaradkiewicza. Agencje, gdzie wczoraj na ten temat rozpisywały, ostatecznie w kolejnym głosowaniu kandydatura profesora Zaradkiewicza przeszła, ale podobno miał dużo głosów przeciw. Plany kapitałowe bez wyłomów. Dzięki nowemu mechanizmowi podłożmy pieniądze na starość, a giełda dostanie zastrzyk gotówki. No to są te główne gazety o poranku. Będą nowe emerytury, to już fakt, ale jak sam sobie na nie odłożyć, to tak zaraz w podpisie i rewolucja w systemie emerytalnym. Rząd przyjął pracownicze plany kapitałowe, to super ekspres też na ten temat pisze. Pisze też o ujawnieniu tajemnicy śmierci niedawnego senatora Leszka Millera, a z kolei fakt odnosi się do właśnie pochowaną kursantkę, która zmarła na przejeździe przy falach. To też, o tym też piszą gazety, ale jeszcze ludzie to podziała. Proszę bardzo, macie nie święci rodzice, jak rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego rodziców świętego Jana Pawła II coraz bliżej na pierwszej stronie naszego dziennika. I oczywiście ta informacja, że po południu się pojawiła w gazetach na pierwszych stronach, nie, ale gdzieś na nagłówkach oczywiście można znaleźć informacje o wizycie prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych. Przypomnijmy, 18 września spotkanie i to, jak mówił wczoraj minister Rzeski, jest to oficjalna wizyta pary prezydenckiej, więc będzie też spotkanie pierwszych dam. O tym też dzisiaj w gazetach można przeczytać. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. No to my o tym, o czym gazety piszą i o czym przed momentem mówiłem, czyli zakończyło się 3-dniowe posiedzenie
Znaczki, no, tak. Tak. Radio Koncita, proszę Państwa, o nic się nie pyta. Radio Koncita.